Słuchasz podcastu Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie, odcinek 25. W tym odcinku zapraszam Cię do posłuchania rozmowy z Dorotą Jesiołowską Sołoduchą, która odbyła się w ramach Online Summit Jestem Latarnią dla Biznesu. Rozświetlająca narrację na temat biznesu, rozmowa, która wniesie dużo światła w Twoje podejście do tego, co teraz się dzieje na świecie. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 7 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Posłuchasz o niej w zrozumiały sposób. Poznasz inspirujące kobiety, które przeszły swoją przemianę z Ajurwedą. W tym podcaście będę także dzielić się moimi odkryciami i obserwacjami. Dzięki temu poczujesz się wzmocniona i gotowa do wcielania w życie zmian, których pragnie Twoja dusza. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą podzielić moją pasją i doświadczeniem z 7 lat pracy w tym obszarze. Cieszę się, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą Ajurwedą. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję, Marysiu, że zechciałaś mnie zaprosić. Powiedz proszę na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jestem Dorota Jesiołowska Sołoducha i zajmuję się tym, żeby żyć radośnie. Tak bym najprościej mogła ująć moją misję, a za tym idzie wszystko inne. Aktualnie wspieram kobiety w tym, żeby odkrywały, kim są, jak chcą żyć i żeby faktycznie materializowały to swoje marzenie o pięknym życiu. Spotykamy się w ramach takiego wydarzenia, które przyszło mi do głowy z intencją rozświetlenia narracji czy tych opowieści na temat biznesu i to wydarzenie nosi tytuł Jestem latarnią dla biznesu. I na początek chciałabym Cię zapytać, co się w Tobie uruchamia, jak to słyszysz, co Ci przychodzi do głowy, do serca? Latarnia dla biznesu. Od razu myślę o kobietach, z którymi współpracuję, o kobietach, które w tym momencie budzą się, otwierają się oczy na ich potencjał, na ich dary, które czują, że to jest właściwy czas i miejsce do tego, żeby w końcu się nimi podzielić, ugruntować i służy im do tego właśnie własny biznes. Latarnia dla biznesu, kiedy to słyszę, myślę też o sobie i o tym, że wspieram takie osoby, które prowadzą własne firmy, które chcą wziąć w 100% życie w swoje ręce i być też tymi latarniami dla innych ludzi. To bardzo często moje klientki czują głębszą misję w prowadzeniu właśnie własnych firm i czują, że to wspiera innych ludzi w przeróżnych momentach ich życia. I to niekoniecznie od razu myślę o coachingu i wsparciu, bo to może być salon kosmetyczny, który pozwala kobietom, ułatwia jakby pokochanie siebie i docenienie swojego własnego piękna. A jak to odbierasz w tym roku? Bo właśnie w kontekście tego wszystkiego, co się teraz dzieje, to o czym powiedziałaś nabiera jeszcze większego znaczenia. Okej. Okay. Kiedy zapytałaś mnie teraz o ten wątek, to powiem Ci, co ostatnio tak jakby się we mnie ugruntowało. Przeczytałam w jednej z książek, że w tym momencie te stare dusze, czyli te dusze, które wielokrotnie pojawiały się już tutaj na Ziemi i robiły różną robotę dla właśnie sprowadzenia światła na Ziemię, w tym momencie one ponownie tutaj są i po raz pierwszy mogą tak w pełni, odważnie wyrazić siebie i mogą, że tak powiem, doprowadzić swoją robotę do końca, bo to jest ten czas, kiedy ludzie już są gotowi. Kiedy mamy przewagę światła i kiedy po prostu możemy nim świecić bez zagrożenia własnego życia. I pomyślałam o tym, że właśnie te dusze teraz są tymi, które w tym całym momencie przemian, transformacji, które niejednokrotnie budzi niepokój, są właśnie tymi ostojami. Są właśnie tymi, które są, to światło dalej emitują, jak zawsze emitowały,
dzięki czemu inni ludzie, którzy nie do końca wiedzą, co się dzieje, albo są teraz jakoś zmieszani, albo jest im ciężko, patrzą i mówią, okej, muszę na chwilę się od tego odłączyć, przystanąć, wszystko jest w porządku. Nie? Też mogę mieć ten spokój, albo mogę zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Więc tak to widzę. Widzę, że to jest taki czas dla biznesów, właśnie prowadzonych przez te stare dusze. I to jest właśnie czas wzrastania też dla tych biznesów. I to jest ten moment, na który one czekały, być może właśnie nawet dlatego się tutaj pojawiły. Żeby właśnie w tym momencie powiedzieć, ale wszystko jest w porządku. I chodźcie, jeżeli potrzebujecie, wesprę, pomogę, pokażę. Albo po prostu będę. I będę dalej robić to, co robię. I to da ludziom dookoła mnie dużo więcej spokoju i pewności. Jak mówisz o starych duszach, to jest taki w ogóle zwrot przecież z języka potocznego. Nawet powiedziałabym, taka przeciętna kobieta w Polsce zna ten zwrot, używa tego zwrotu. Często on się pojawia wtedy, kiedy dzieci się pojawiają na świecie i ktoś przychodzi, patrzy w oczy i mówi, stara dusza. To taka jest taka część naszego potocznego rozumienia, takiego potocznego w sensie przekazywanego sobie z pokolenia na pokolenie, niezależnie od tego, czego się później uczymy. Rozumienia właśnie tego, że są takie osoby, które mają bogaty bagaż doświadczeń i tymi doświadczeniami mogą służyć, tak jak pięknie powiedziałaś, teraz bardziej otwarcie, odważnie, teraz rzeczywiście z pełną mocą. Tak. Są osoby tutaj na tej ziemi, które przygotowywały się od setek wcieleń właśnie na ten moment, które zbierały przeróżne doświadczenia, które niejednokrotnie doświadczyły wszelakich epidemii, plag, morderstw, trudnych momentów, wojen. Te stare dusze teraz wiedzą dokładnie, jak się zachować, wiedzą dokładnie, jak wrócić z powrotem do siebie, wiedzą, jak pielęgnować właśnie w sobie to światło. Jedyne to, co widzę, to, że ta pamięć o tym, co zrobić, czasami jest jakby zagłuszona przez też pamięć o tych emocjach, które w tamtych momentach im towarzyszyły. Czyli część osób czuje, że ma w sobie jakąś taką siłę, a z drugiej strony jakby właśnie boi się albo siedzi jeszcze cichutko w kąciku, ponieważ ma wrażenie, że zaraz coś złego się wydarzy. Natomiast dobra informacja jest taka, że już nic złego się nie wydarzy, że już ten moment po prostu, ja tak to widzę, już ten moment, w którym mogło być niebezpiecznie, jest za nami. Myśmy jako ludzkość dokonali bardzo konkretnych wyborów i w końcu ci wszyscy, tak też potocznie zwani pracownicy światła, nie wiem, po angielsku to jest light workers, to trochę może zgrabniej brzmi, jakby oni już przez te wieki zrobili tą robotę i nareszcie jest bezpiecznie i nareszcie właśnie można w pełni jakby aktywować swój potencjał. Więc pamiętajmy o tym, że może nam się odpalać w tym momencie taki lęk przed tym, co będzie, ale zapytajmy siebie, czy to jest lęk naprawdę aktualny, czy on jest dokładnie związany z tą sytuacją, która się dzieje, czy to jest jakaś moja pamięć o czymś, co kiedyś się wydarzyło i nie musimy wnikać, w jakich wcieleniach byłyśmy i czegoś myśmy tam doświadczyły, naprawdę nie. Mało tego, możemy teraz bardzo świadomie odpuścić sobie myślenie o swoich ranach z przeszłości, możemy zadecydować świadomie, że jakby już dziękujemy, że jakby już się dopełniło, że jakby to zostawiam. Otworzyła się taka możliwość, są takie przekazy, że już nawet od 20 lat to funkcjonuje, czyli od 2000 roku. Jakby zadecydowania, czy chcę dalej iść ze swoją karmą, czy jakby już dziękuję, nauczyłam się, czego się miałam nauczyć i teraz chcę po prostu zapisać swoje życie całkowicie na nowo. Więc mówi się o tym nawet, że możemy świadomie zdecydować, czy chcemy w ogóle angażować się w swoją karmę. Jakby nie musimy już, nie musimy już jej odrabiać i przerabiać. Część już oczywiście wciąż wybiera podążanie za nią, część potrzebuje przez nią przejść, ale część już nie. Więc mamy naprawdę, pierwszy raz doświadczamy też takiej mocy wolnej woli, gdzie możemy coś postanowić i pum! Dzieje się. Po prostu się dzieje. Tak, ta szybkość manifestacji jest chyba jeszcze... Ja jeszcze nie pamiętam takiej z tego przynajmniej z tej planszy. Tak, ja też. Myślę, że nie pamiętałybyśmy również w poprzednich wcieleniach. Po prostu jest tak teraz tak dostępna ta struktura i tak wiele ludzi też kolektywnie odnajduje właśnie tą wewnętrzną energię, tą boską cząstkę w sobie, tą miłość.
że jest nam po prostu globalnie dużo łatwiej, dużo prościej docierać do samego siebie, ale też właśnie manifestować rzeczywistość przy pomocy naszej woli, naszych myśli. Tak. Takie dwa gorące tematy akurat w moim biznesie w 2020 roku to była odporność dla tych, którzy potrzebują zrozumieć, że to od nich zależy, jak zareagują na to, co się dzieje na zewnątrz, bo to ta odporność na poziomie ciała, ale też umysłu i duszy. I drugi gorący temat to jest dharma. I wydawać by się mogło dwa skrajne tematy. Jeden z samego początku drogi, a drugi z tego miejsca, o którym przed chwilą mówiłaś, że ludzie się łączą z tą boską cząstką siebie. I mnie teraz bardzo interesuje w ramach tego summitu to, jak kobiety, które są związane z biznesem, czyli kobiety przedsiębiorcze, jak one się z tym łączą. Jak ich biznes może służyć im, ich rodzinom, ale też klientom, którym one służą? Ja myślę, że dla właścicielek biznesów to jest taki, taki specjalny czas na to, żeby jeszcze bardziej niż kiedykolwiek zaufać sobie w każdym aspekcie życia. Jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, bo myśmy się do tego przygotowywały, totalnie po prostu dać się sobie samej poprowadzić. I robić takie rzeczy w biznesie, które ty czujesz, że są właściwe, nie które ci mówią, które wynikają z analiz. Dla mnie to jest w ogóle czas, może to trochę kontrowersyjne, ale trochę porzucenia tych wszystkich danych, analiz, tego jak będzie wyglądał świat po 2020. Jakby pamiętajmy, że tam jest bardzo dużo energii ze starego świata i dużo też takiej męskiej energii jeszcze napierania. A kobiety, które teraz budują biznes i które pewnie teraz nas słuchają, są latarniami. One czują, że tworzą zupełnie nową jakość. I to jest jakość, której my jeszcze nie znamy, nie mamy jej w podręcznikach. I tylko podążając za swoją intuicją, możemy tą jakość powołać do życia na ziemi i znowu wnieść takie światło też do w ogóle prowadzenia biznesu. Czyli ustanowić nowe fundamenty pod nowy świat, w którym inaczej płyną pieniądze, są inaczej pożytkowane, w którym ludzie realizują właśnie swój potencjał przez pryzmat biznesu chociażby. Dla mnie w ogóle teraz biznes jest też takim naprawdę świetnym, jakby świetną okazją do tego, żeby wciąż odkrywać siebie, ale robić to, do czego wszyscy ludzie na ziemi są powoływani. Odkrywać radość życia, smakować życie, doświadczać przyjemności w życiu. To są dla mnie kluczowe w ogóle składniki prowadzenia własnej firmy i właśnie teraz one upominają się wręcz o zaimplementowanie, jeżeli do tej pory było ich tam mało. Wiesz, to dwie rzeczy mi przyszły do głowy, zacznę od tej drugiej. Ostatnio słuchałam takiego krótkiego nagrania, radość jako GPS. Czyli im więcej radości czujesz w związku z jakimś projektem, pomysłem, przedsięwzięciem, tym bardziej bądź pewna, że to jest ten kierunek, do którego chcesz zmierzać. I to myślę, że rzeczywiście może być trochę kontrowersyjne, bo tu by się wypadało zamartwiać, wypadało przejmować i być może czasem masz takie momenty, ja je miewam i na pewno miewają je dziewczyny, które nas słuchają, że trochę tak nie wypada aż tak się cieszyć, jak tutaj w ogóle tyle osób płacze, ale jednak ta radość jest bardzo taka autentyczna, żywa i połączenie się z nią no, pomaga po prostu w dobrą stronę podróżować. Dokładnie tak. No właśnie to jest to bycie latarnią, nie? Że ty świecisz bez względu na to, co się dzieje dookoła. I nie to, że masz taką misję i musisz teraz świecić, tylko po prostu część nas naturalnie już odnajduje tą radość w sobie, co sprawia, że cały czas świecimy, że jakby cały czas podążamy też w kierunku światła i tyle. I jakby, no właśnie do tego jesteśmy powołane, tutaj po to przyszłyśmy z takimi jakościami. I tak nie ma tych osób wiele. Czytałam ostatnio w jednym z przekazów takich anielskich, że może to być nawet 0,5% ludzkości, więc stosunkowo niewiele. Dlatego być może nie spotykasz w swoim otoczeniu tak wielu teraz radosnych, uśmiechniętych osób, ale to nie oznacza, że nie przyszłaś dokładnie tutaj po to, żeby się teraz właśnie nie cieszyć, bo tak jak wspomniałaś, radość jest GPS-em, radość jest dokładnie tym kierunkiem i pamiętam, kiedy pojawiły się tutaj tematy kobiet i jakieś protesty. I pamiętam, jak ja w ogóle na początku nie wiedziałam, że to się w ogóle dzieje, a potem się okazało, że mnie to w żaden sposób nie porusza. I pomyślałam sobie, Doroto, coś jest z tą porządnie nie tak. Nie wkurzyłaś się,
nie poszłaś na żadne manifesty. Mało tego, czułaś ogromny spokój w sobie i wiedziałaś, że wszystko jest dobrze. No po prostu brzmi jak choroba psychiczna. Nie? I miałam przez moment takie zawahanie, ja może pójdę, może się trochę nakręcę, może się trochę wciągnę w to. I oczywiście wtedy zaczęły do mnie docierać dosłownie takie przekazy w formie zdań czytanych, rozmów przeprowadzonych, które mówiły, ciemność jest brakiem światła. Więc jeżeli masz w sobie światło, ciemność w żaden sposób cię nie dotyka. Więc wszystko to, co się dzieje na zewnątrz i jakoś wydaje ci się, że powinno cię oblepiać, po prostu przestaje to robić. Bo jest tak jasno. Jakby nie ma opcji, żeby się ściemniło przy tobie. I pomyślałam sobie, wow, chyba pierwsze z tego doświadczam. Tak bardzo. I jest to dla mnie właśnie nowe. Nowe, bo w tym roku zadziało się dla mnie bardzo dużo wewnętrznych przemian. Było mi bardzo ciężko przez pewną część tego roku, ale to się przetransformowało i nagle okazuje się, że wow, jaką ja siłę dostałam, jaką ja moc mam w sobie. Do czego ja dotarłam dzięki temu? I zrozumiałam, że zresztą nawet potem przeczytałam taki przekaz mówiący o tym, że może się zastanawiasz, czy masz prowadzić ośrodek leczniczy, czy może uzdrawiać ludzi, prowadzić, być liderem, ale to wszystko to są jakby tylko już takie, że to powiem, ziemskie rozkminki, bo tak naprawdę przyszłaś tutaj po to, jak każdy inny człowiek, żeby odkrywać radość i cieszyć się i doświadczać przyjemności. Cieszyć się z życia, doświadczać przyjemności. I to było dla mnie takie, w końcu do mnie dotarło. Pamiętasz, ja jeszcze rozmawiałyśmy niedawno o darmie, prawda, że ciągle szukam, czym jest ta darma dla mnie, no jak to, no po prostu chciałam mieć taki konkret, prawda, że tutaj to jest Ayurveda, moja koleżanka tam uczy o pieniądzach, ktoś tam jeszcze trzyma się po prostu tego latami. A ja zrozumiałam, że ja zawsze dostawałam ten przekaz o mojej darmie. Dbać o radość w swoim życiu. Banał, proste, oczywiste wręcz. I tak trudne też do usłyszenia i zaakceptowania. Samolubne mi się wręcz wydawało. Ludzie mają jakieś szczytne cele, wielkie misje, a ja mam dbać o radość w moim życiu. Dokładnie tak. Teraz bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy do tego powoływane. Również w ramach prowadzenia swojego biznesu. Wszystko to, co będzie przynosiło pieniądze, co przynosi pieniądze, wszystko to, co chwyta ludzi za serca, wypływa z twojego serca. Więc jak ma nie być radością? Jak nie ma być czystą miłością? Po prostu to jest integralne, to się łączy i to nawet dla umysłu ma sens, mam wrażenie, jak to dobrze rozkminić. Tak, ma, zdecydowanie. A te 0,5%, o którym mówiłaś, to myślę, że wystarczy się tutaj rozejrzeć po tej przestrzeni, w której są kobiety, z którymi rozmawiam, ale też są kobiety, które są po drugiej stronie i słuchają. To jest tego rodzaju wydarzenie, które nie przyciągnie przypadkowych osób, które się przysłuchują. Gapiów nie ma tutaj. To są tylko osoby, które to rozpoznają. Więc wystarczy się dobrze rozejrzeć w prawo i w lewo, żeby wiedzieć, z kim można rozmawiać, żeby się zasilać i żeby sobie też uświadamiać, że to nie jest choroba psychiczna, to jest po prostu, inni też tak mają. Ja ostatnio tak się czułam właśnie, w ciągu tygodnia miałam 3 spotkania z 3 różnymi kobietami z różnych części Europy i pomyślałam sobie, o świetnie, czyli nic ze mną nie jest nie tak. One też rozumieją to, co się dzieje dokładnie w taki sam sposób i to sprawiło, że mi ramiona opadły, zrelaksowałam się w takim sensie ulgi i takiego poczucia, aha, czyli dobrze to robię, dobrze to odczuwam, czyli mogę się cieszyć, mogę się rozwijać, to jest okej. Okay. Dokładnie tak. Mogę. No, pięknie to ujęłaś. Mogę, a nie chcę dawać powinnam, ale no tak, taka jest nasza po prostu misja teraz. Wyobraźmy sobie, że teraz wszystkie byśmy jak jeden mąż, że tak jeszcze ze Starego Świata wtrącę, po prostu dały się porwać furii, złości, lękowi, smutkowi. Co by się wtedy zaczęło dziać na ziemi? Nam się może wydawać, że nasza rola jest niewielka, bo na przykład dbam o swój komfort życia, dbam o swoją radość, dbam o to, żeby było przyjemnie. Na moim małym poletku, nie muszę mieć nawet, nie wiem, jeszcze biznesu, tak, nie wiem, robić czegoś dla ludzi. Może to we mnie kiełkuje, może są tutaj takie osoby. Ale to nie oznacza, że ty wciąż nie masz wpływu. Kiedy prześledzimy sobie twoją energię, to co z ciebie wypływa, to jak to oddziałuje na przestrzeń, na siatkę krystaliczną ziemi,
na w ogóle pole mentalne, świadomość ludzkości, to ma ogromny wpływ, to jest ogromny wkład z twojej strony. Więc też jakby być może któraś z was ma poczucie, że musi teraz coś robić. Ja przez moment tak miałam. No to ja powinnam teraz jakoś tym kobietom przewodzić też, prawda? No kurczę, jak one tutaj na przykład było tak dużo gniewu, to myślę, może jakieś tu właśnie bardziej uzdrawiania, może ja... I dostałam taką odpowiedź, nie powinnaś. Możesz równie dobrze być więcej w domu, z rodziną i po prostu organizować sobie przyjemnie czas. I tak się będzie działo. I tak dołożysz swoją cegiełkę do całej tej transformacji. I tak to odczują nie tylko moje znajome, ale i tak to czują moje klientki, bo są w moim polu. I tak to będzie wypływało z jakiejś treści, którą gdzieś tam opublikuję. I tak się zmieni w polu energetycznym ludzkiej świadomości. I tyle. I to właśnie po to to jest. Tak, tak. Ja mam jeszcze taką dodatkowy, że tak powiem, przekaz. Jak ty mówisz, że możesz zostać w domu, to do mnie też przychodzi i możesz delegować. Wymyśliłaś? Świetnie. Niech robią. Są ludzie wokół ciebie, którzy tylko czekają na ten twój kolejny pomysł i naprawdę tak jak sobie dzisiaj zapisywałam, robiłam takie ćwiczenie, jakieś takie kroki dla biznesu, które najbardziej posuną mnie naprzód. No i wypisałam sobie, bo instrukcja była go wild, nie limituj się, wypisz najdłuższą listę świata. Wypisałam sobie i później był drugi etap, wybierz 3 najważniejsze i okazało się, że ja wybrałam 6, bo 3 to zrobi ktoś inny w moim zespole, zespołowo, żeby to się wydarzyło, żeby się to działo, ale nie kosztem czasu wolnego, czasu na regenerację, czasu z dziećmi, które teraz bardzo też potrzebują tej ostoi, takiej normalności, bezpieczeństwa, miłości, dbania, bo myślę, że każda z nas, która jest mamą, to dobrze czuje też to, że to światło w domu jest teraz bardzo potrzebne. Także to był taki jeszcze właśnie dla mnie, że okej, możesz wymyślać, jak masz pomysły, nie musisz wszystkiego realizować ty, twoja rola może polegać też na jakby ładowaniu tych pomysłów z góry, a kto inny będzie je wcielał w życie. Ale chciałabym cię jeszcze o coś innego zapytać. A mogę tutaj się odnieść? Tylko tak, jedną rzecz. To, o czym mówisz, Marysiu, to jest właśnie to, do czego zmierza ludzkość. Do tego, żeby się teraz jednoczyć, do tego, żeby się teraz wspierać wzajemnie. I wielka siła jest we wzajemnym wsparciu, ale również w wykonywaniu wspólnym projektów. I tak jak wspomniałaś, każdy z nas ma swoją rolę i każdy z nas czuje się dobrze w swojej własnej roli. Jeżeli jest wśród nas liderka, chciałam powiedzieć, oczywiście, że wszystkie są liderkami, to twój przekaz jest niezwykle cenny. To nie oznacza, że jesteśmy wciąż same, tak jak przez być może setki wcieleń byłyśmy same i same tam leczyłyśmy, uzdrawiałyśmy, robiłyśmy i jeszcze nas potem ciachnięto na koniec. Nie, właśnie teraz możemy po prostu, prawda, przywołać inne siostry albo mężczyzn zapraszać do swoich przestrzeni. Ja mam teraz też mężczyznę w zespole i to naprawdę no i właśnie o tym ta historia też jest. Jeżeli czujesz na przykład w tym momencie, że jakby coś ci właśnie zabiera czas, coś cię wycofuje, a ty byś chciała w tym biznesie bardziej, to jest tylko znak, że teraz potrzeba wspólnoty, że teraz być może warto połączyć z kimś siły, że już dosyć tego okresu Zosi Samosi, która, prawda, tak heroicznie sama zmierza w kierunku. Nie, to nie o tym jest teraz ta historia. Tak, dokładnie tak, bo jedno z takich najważniejszych zdań, jakie usłyszałam w tym roku a propos przekazów, to do mnie przemówił Budda i to było bardzo dziwne rozmawiać z kimś, kto tak długo już nie żyje i ma tyle do powiedzenia. To było zdanie: zaufaj wielkości innych ludzi. Wow. I to było zdanie w kontekście budowania zespołu, nawiązywania współpracy do realizowania nowych projektów, czyli kochana, okej, nauczyłaś się, że sama, a teraz jakbyś tak dla odmiany zaufała, że ci ludzie, którzy przychodzą i zrobią te kawałki, zrobią to po prostu na wielki sposób, w swoim fachu, w swoim kawałku. Niesamowite to było dla mnie zdanie, tym bardziej, że no właśnie, Budda zrobił kawał dobrej roboty i nie sam, tylko swoim zespołem. Jak popatrzyłam na tą całą strukturę, jak na zespół ludzi, którzy dalej przekazują pewne treści, pewne postawy, pewne praktyki i uczą tego, jak wyjść z tego koła właśnie ciągłego odtwarzania i powielania. Ale wiesz, chciałam cię zapytać jeszcze o coś, bo to myślę jest bardzo ważne.
I też taki obraz zobaczyłam, jak mówiłaś, bo ty mówiłaś o tym, że tworzy się nowa rzeczywistość, nowa ziemia. My jeszcze nie wiemy, co to jest, więc możemy polegać na intuicji, która właśnie to z góry sprowadza i sprawia, że to się manifestuje. I przyszło mi do głowy, że to jest trochę tak, jak się jest w ciąży. Że jak ja byłam w ciąży i pewnie być może tak miałaś i być może wiele kobiet też z tym zarezonuje, to czytałam te wszystkie książki, słuchałam tych wszystkich opowieści i wydawało mi się, że jestem nieźle przygotowana. A potem, jak urodziłam dziecko, to się zaczęło. I po roku, po pierwszym roku życia Jagódki, naprawdę wtedy czułam, że jakby stałam się już tą mamą i że nikt inny nie mógł mnie przygotować na to. Nie było takiej książki, która by mnie mogła na to przygotować. Tylko ewentualnie relacje innych kobiet, jeśli one były serdeczne, wspierające, a nie na zasadzie, że musisz i machanie paluszkiem, ja wiem lepiej, bo ta nowa rzeczywistość, która się tworzy, kiedy rodzi się dziecko, ona po prostu transformuje wszystko, co wcześniej stanowiło o życiu, o dniu, nie? Czy dzień, czy noc, jak ty żyjesz, co jesz, co się dzieje z twoim ciałem i tak dalej, i tak dalej. Tego się nie da nauczyć zawczasu, ale na szczęście mamy to zapisane w naszym DNA. Wiemy, każda z nas wie, jak być mamą, niezależnie od tego, gdzie się urodziłyśmy, jaki mamy dostęp do edukacji. I tak mi przyszło do głowy, że to jest bardzo podobne do tego, co się teraz dzieje. Mm-hmm, dokładnie tak. Dlatego myślę, że to, jaki dar teraz warto, nawet nie dar, ale taką naszą moc, którą mamy naturalnie rozwijać, to korzystać ze swojej intuicji. I uczyć się z niej korzystać i uczyć się jej ufać, jeżeli wciąż mamy wrażenie, że ufamy za mało. Rozwijać ten żeński pierwiastek w sobie, jeżeli został stłumiony przez lata. To jest chyba to najlepszego, co możemy teraz dla siebie zrobić, bo tylko tam są informacje właściwie o tym, gdzie dalej, jak dalej iść. Tak jak pięknie powiedziałaś, mamy jakieś hipotezy, przypuszczenia, nawet przekazy, jak ten świat będzie wyglądał. Być może za 10 lat, może za 50, może za 100, ale właściwie to nie jest nam potrzebne, bo my i tak czujemy, co tu i teraz mamy zrobić i jak mamy to zrobić. I właśnie wczoraj miałam taką mamową rozmowę i miałam tam jakiś dylemat a propos mojej córki i właśnie rodziłam się starszej koleżanki, co zrobić. I ona powiedziała, ale ty wiesz, co zrobić. Po prostu jak słyszę do mnie, mówisz, to wiesz. Tutaj dzień wolnego, więcej przytulania, coś tam jeszcze. I będzie dobrze. Mówi, zaufaj, że dziecko i ty wiecie, jak razem być, jak też razem się zrobić, bo chodziło tam o przeziębienie. I mówię sobie, faktycznie, przecież ja wiem. No, to, że tam moja mama, nie wiem, się martwi, teściowa, mają dla mnie właśnie jakieś tam dobre rady, nie, że ktoś mi wysyła do lekarza. Myślę sobie, Nie. Ja to zrobię po swojemu. I tutaj właśnie to łączenie się z intuicją i zaufanie sobie, że ja wiem, jest kluczowe. TV Intuicja, tak mi teraz zobaczyłam, wiesz, że, bo to jest kolejna rozmowa, w której tu jeszcze nie padło to, ale dziewczyny, z którymi wcześniej rozmawiałam, mówiły, że nie oglądają telewizji, że bardzo świadomie po prostu nie wystawiają siebie na te przekazy, które teraz wibrują i są narzędziem po prostu masowej manipulacji. I teraz by się przydała taka właśnie telewizja intuicja, w której jesteśmy i klientami, i jakby właścicielami, no nie? Dostrajasz się do tych przekazów, które cały czas do ciebie płyną i stamtąd czytujesz podnoszące na duchu dla odmiany informacje na temat tego, co robić dziś, jak w ogóle podchodzić do tego, co się dzieje i jak się w tym odnaleźć, niezależnie od tego, ile to potrwa. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że kiedy odłączymy się od wszystkich informacji, to my widzimy tą rzeczywistość zupełnie inaczej. Ja dlatego powiedziałam, że nie wiedziałam, że coś się dzieje w ogóle w kwestii kobiet, bo ja nie byłam w ogóle w żaden sposób połączona z niczym. Jeszcze wyjechałam na warsztat w ogóle do lasu, więc wróciłam taka zaskoczona, że cokolwiek się dzieje, że oni są poddenerwowani. I to było dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ten wątek wtedy jawił mi się zupełnie inaczej. Ja zobaczyłam tam, miałam w ogóle inne wglądy na temat tego, co się dzieje, na temat pewnych wartości, które właśnie są sprowadzane na ziemię. I to było dla mnie takie, tak, niech, dobrze, niech to idzie. Ale wystarczyło, że trochę się popiłam pod na przykład social media, przejrzałam, co tam moje koleżanki i znajome
I właśnie wtedy zaczęłam się stawiać, może powinnam się jednak wkurwić. Tak, powinnam się wkurwić. Na pewno powinnam się wkurwić, no nie? Jak to w sobie wywołać? Więc absolutnie tak i myślę, że i myślę, że to jest dla nas kluczowe właśnie, żebyśmy się też no właśnie, znowu, tak jak mówisz, słuchały siebie i dla mnie jednym ze sposobów jest świadome odcięcie się. Zresztą od lat nie mamy telewizora w domu. Jeżeli radio, na przykład słucha mój małżonek, często jak są wiadomości, proszę, ścisz, albo załóż słuchawki. Nie, ja dziękuję. Albo pyta mnie, słuchaj, mogę ci tylko przydać nową ustawę? Nie. Wiesz co, dziękuję. Nie chcę się tym zajmować po prostu, bo mam pewne nawyki z przeszłości, gdzie bardzo mocno się angażowałam. Może mi się to odpali, może nie wiem, nie chcę nawet sprawdzać. Ostatnio też jedna z osób zapytała mnie, jak ja w ogóle mogę żyć? Jak ja mogę żyć w takiej nieświadomości? Jak ja mogę tak, że co ja myślę, że ja sobie robię lepsze życie dzięki temu? Tak się izolując? Myślę sobie, to wcale nie jest izolacja. A nawet jeżeli jest to izolacja, jeżeli tak można byłoby to nazwać, to dlaczego to mamy klasyfikować jako złe, dobre? Tak jak latarnia, ona często samotnie właśnie stoi na wybrzeżu, ale tak. Co znaczy, że jest zła, że to jest niewłaściwy budynek, że co? Więc pamiętajmy o tym, że sprowadzamy nowe jakości na Ziemię i one nie będą się wszystkim podobały, chociaż nam wydają się naprawdę wow, fantastyczne. Tak, gdybym mogła, to bym zachęciła wszystkich do wyłączenia telewizorów i nagle temat jakichś, nie wiem, historii chorobowych po prostu przestałby istnieć. W moim otoczeniu nie ma w ogóle, jestem zaskoczona zawsze, jak wychodzę na ulicę, co się dzieje, co? Na przykład ludzie w maskach? Ale dlaczego? Przecież jest jakiś wątek. Jakby w ogóle, właśnie dzisiaj rano sobie myślałam w łazience, w ogóle nie mam z tym styczności, w ogóle muszę sobie o tym przypominać, że na przykład jakby też, żeby uszanować, że ktoś się czegoś boi, bo zapominam o tym w ogóle, że do tego można się bać. No i okej, o to chodzi. I o to chodzi i myślę, że warto jest świadomie utrzymywać się w tym stanie, bo nasze pole staje się czystsze i właśnie gotowe na przyjęcie nowych informacji. Chociażby odnośnie tego, jak prowadzić swój biznes. Tak, tak. Ciekawe jest to, co powiedziałaś właśnie o tej samotnej latarni i o tym, że właśnie ona jest taka inna niż, nie wiem, niż reszta architektury w tym miasteczku. Niż Nowy Jork, na tym wybrzeżu. Które były jeszcze tak. Też, ale inaczej. Tak, i też właśnie zobaczyłam to, że sztorm, no nie? Którego wszyscy się boją, który jest taką zmorą, jak jesteś na morzu, jest w gruncie rzeczy można by powiedzieć, że on jest sensem istnienia latarni, bo latarnia przydaje się zawsze, ale wtedy, kiedy jest sztorm, przydaje się najbardziej. Więc to on jakby jest z nią powiązany i jej stałość i jej misja jest jakby drugą stroną monety. Czyli jak się tak bardzo dużo dzieje, to jest jak najbardziej na miejscu dosłownie, żeby stać, świecić i pozostawać w jakiś sposób niewzruszoną. W kontakcie, w empatii, bo po to jesteś, żeby dawać to światło, żeby ci, którzy potrzebują, na czele z tobą korzystali, ale też po prostu robić swoje. Dokładnie, robić swoje. I chciałam tutaj jeszcze nawiązać, bo jakoś ciągle mi krąży ten wątek, do roli matki. Część z nas może teraz czuć, być może któraś z uczestniczek nie czuje zupełnie w ogóle roli matki i powoływania dzieci na ziemię. I chciałabym zwrócić uwagę, że jest to normalne, że jest to okej i że część kobiet, które właśnie czują się takimi latarniami, może nie chcieć mieć dzieci. Jakoś nie wiem, dlaczego czuję, że jako matka potrzebuję to powiedzieć, że cokolwiek teraz czujesz, że jest dla ciebie okej, jest okej. Bo spotykam się z coraz większą ilością kobiet, które świadomie decydują z macierzyństwa, robią fantastyczne rzeczy i jakby też wielokrotnie słyszałam już takie przekazy, że tak to dokładnie będzie wyglądać i tak to ma wyglądać i to jest w porządku, że nie potrzebujemy jakby dalej powielać starych wzorców i starych schematów. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, po prostu. Znaczy nie mówię, że bycie matką jest starym wzorcem, ale może czujesz się przymuszona w jakiś sposób, może ktoś ci teraz mówi, że to jest doskonały moment, nie wiem, są różne teorie i historie, nieważne. Po prostu rób, jak czujesz. Tyle. Tak, tak. I nie przeciw, prawda? Nie w, tak, kontrze, nie w kontrze, nie ze złością, tak. Tylko po prostu w naturalny sposób. Tak, dokładnie tak. Pięknie, no dobrze.
ostatnie właściwie to nie wiem, czy pytanie, czy zdanie, bo już tyle tutaj powiedziałaś, że można by to naprawdę, można by wyłowić takich zdań bardzo wiele, ale i tak cię zapytam, co byś chciała powiedzieć, być może po raz drugi, tym kobietom przedsiębiorczym, które nas słuchają, które przyszły po więcej światła i które się zastanawiają, jak właśnie jak mieć tego więcej tego światła w swoim codziennym życiu, ze swoimi codziennymi wyzwaniami osobistymi i zawodowymi? Powiem szczerze, że niezależnie od tego, czy prowadzę konsultacje indywidualne, sesje indywidualne, czy prowadzę jakiś kurs, jeden wątek brzmi właściwie cały czas i jest to też narzędzie, którym się posługuję praktycznie w każdej możliwej sytuacji. A pytanie brzmi, co ci sprawia radość? Wiem, banalne pytanie, wiem, zadane bardzo bezpośrednio, ale idź za tym. Powiedz sobie na nie i idź za tym. To jest kluczowe i to cię rozświetli po prostu na maksa, już tak ujmując. I to w tym momencie wydaje mi się po prostu najważniejsze, bo to rozbudzi twoją intuicję, to rozbudzi twoją kreatywność, to sprawi, że będziesz miała więcej siły, nawet jeżeli właśnie spotykasz się z jakąś burzą w swoim otoczeniu. To jest naprawdę potężne narzędzie, które zostało nam tutaj dane, żeby z tego światła sobie swobodnie korzystać. Więc idź za tym, co cię cieszy w biznesie, w życiu, a wszystko będzie dobrze. Druga informacja jest taka, którą też chciałabym teraz podkreślić, że pole możliwości jest dla nas przeogromne w tym momencie. Pole możliwości, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o twój wzrost, jeżeli chodzi o twoją samoświadomość, jeżeli chodzi o jakieś nowe kreacje, to pole jest dużo większe niż nam się wydaje. I po prostu zaufaj, że możesz więcej niż do tej pory ci powiedziano, albo niż do tej pory sama sobie zdefiniowałaś, że możesz. Po prostu poczuj, zauważ, otwórz się najzwyczajniej, tak intencjonalnie, na to, żeby zobaczyć, jak duże to pole naprawdę teraz jest. I śmiało korzystaj z jego możliwości. Amen. Amen. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję ci za tą rozmowę i za te piękne słowa. To jest takie prawdziwe i tak bardzo zależy od każdej z nas, czy zechcemy się na to otworzyć. Tak, dokładnie tak. Mamy wolną wolę, więc korzystajmy z niej do woli. Tak, do woli. Do woli. Dzięki serdeczne. Dziękuję, Marysiu. Wszystkiego dobrego dla ciebie. No i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla uczestniczek. Dzięki. Dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ayurveda.pl/25, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu.